W naszej szkole przyznajemy nagrody Złotego Absolwenta. Przypomnę, żeby zostać Złotym Absolwentem, trzeba mieć przez 3 lata średnią 0, 5, dobrze. 5. Zachowanie i być laureatem konkursu wojewódzkiego. Takich pereł w szkole w tym roku, Złotych Absolwentów, mamy 4 i to tutaj zaraz ich poproszę i wywołam. Poproszę Roxanę Rzepkę. W szkolnej gazetce Gimpres i godnie reprezentuje szkołę w zawodach sportowych. Po prostu alfa i omega nasza Roxana. Kasia Żółtaszek. Kasia jest finalistką etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Również przez cały czas aktywnie pracuje w samorządzie, w kole Caritas i oczywiście zawody sportowe. Trzecią naszą złotą absolwentką jest Kasia Iglaczek. I oczywiście pracuje, przez cały czas pracowała w szkolnej gazetce Gimpres. To są 3 złote absolwentki, a wśród nich mamy Rodzynka. Zapraszam Mateusza Jurego. I wielu, wielu innych konkursów w ciągu 3 lat. Średnią, moi drodzy, mają Roxana ile? 9,4. 5,83. 5,77. 5,38. Proszę bardzo, czyli powyżej nawet tego, co wymagane jest. Dziękuję. I tak, żeby zostać złotym sportowcem, również przez 3 lata kolejno z rzędu trzeba odnosić sukcesy na forum wojewódzkim. I mamy takich 4 absolwentów. Zapraszam złotego sportowca i złotego sportowca tegoż roku nadszkolnego, Mariusza Wernera. Zapraszam trzecią, tak powiem, złotą sportsmenkę, Michalina Jarema.
jeszcze mamy jedną dziewczynę, która świetnie w piłkę kopie. Zapraszam Dominikę Małych.